Serdecznie witam na kanale MatSpot w kolejnym odcinku poświęconym wzorom skróconego mnożenia. Tym razem będziemy mówić o wzorach na różnicę sześcianów i sumę sześcianów. Zadanie pierwsze. Rozłóż na czynniki podane wyrażenie. I w podpunkcie a mamy x do potęgi trzeciej odjąć 64. Tutaj będziemy mogli wykorzystać ten pierwszy wzór na różnicę sześcianów. Wystarczy tylko, że sobie zauważymy, że 64 to jest to samo co 4 do potęgi trzeciej. Zatem możemy to napisać tak, że to jest tyle samo co x do potęgi trzeciej minus 4 do potęgi trzeciej. No i teraz już mamy gotowy ten wzór. We wzorze jest a do trzeciej minus b do trzeciej, czyli u nas a to będzie x, a b to będzie czwórka. Zgodnie z wzorem, po znaku równości dajemy sobie nawias. W tym nawiasie powinno być a odjąć b, czyli u nas to będzie x odjąć 4. To jest a odjąć b, a w drugim nawiasie musimy mieć a do kwadratu, czyli x do kwadratu, potem jest dodać ab, czyli a razy b, czyli x razy 4, to jest a, to jest b, i dodać jeszcze b do kwadratu, b do kwadratu to jest 4 do kwadratu. No i w tym pierwszym nawiasie nam się tutaj nie dzieje nic, w drugim nawiasie na początku też się nie dzieje nic, x do kwadratu się nie zmienia, Tutaj w tym kawałku zapiszemy sobie to w odwrotnej kolejności uporządkowanej, czyli to będzie 4x. Dodać jeszcze 4 do kwadratu to jest 16. No i to jest koniec tego przykładu. Rozłożyliśmy to wyrażenie na czynniki, albo inaczej zamieniliśmy to na iloczyn. Tutaj jest iloczyn między tymi nawiasami i mamy iloczyn jednego i drugiego nawiasu. Przykład b to jest 8x do potęgi trzeciej odjąć 27. I tutaj będziemy mogli skorzystać z tego samego wzoru na różnicę sześcianów. Zauważamy, że takie 8x do potęgi trzeciej to jest to samo, jakby wziąć 2x i podnieść do potęgi trzeciej. Czyli to 8x do potęgi trzeciej możemy napisać, że to jest 2x w nawiasie i do potęgi trzeciej. Tak samo liczbę 27 możemy ją zamienić na 3 do potęgi trzeciej. No i w tym momencie już mamy różnicę sześcianów. Czyli możemy korzystać z naszego wzoru. Nasze a to jest to, w nawiasie 2x to jest a, a b to jest trójka. Korzystając z wzoru, musimy napisać w pierwszym nawiasie a odjąć b, czyli u nas to będzie 2x, bo to jest a, odjąć 3, bo to jest b. To jest pierwszy nawias, a teraz w drugim nawiasie musimy najpierw a podnieść do kwadratu, u nas a to jest 2x, te 2x tym razem musimy dać jeszcze do jednego nawiasu, i podnosimy do kwadratu, to jest a do kwadratu. Potem powinno być plus a razy b, czyli 2x, to jest nasze a, pomnożone razy nasze b, czyli razy 3. A na koniec jeszcze jest plus b do kwadratu, czyli plus 3 do kwadratu. No i teraz jeszcze ten drugi nawias trzeba trochę uporządkować. Ten pierwszy się w ogóle nie zmieni. A w tym drugim do kwadratu podnosimy 2x, czyli dwójkę podnosimy do kwadratu, to jest 4, i x-a też musimy podnieść do kwadratu, czyli x kwadrat. Z tego kawałka pomnoży nam się 2 razy 3, to będzie 6x, a tutaj 3 do kwadratu daje 9. No i teraz mamy już przykład zakończony. W przykładzie C pojawia nam się ułamek 1 ósma plus 125x do potęgi trzeciej, więc skoro tu jest plus, to tym razem będziemy korzystać z tego drugiego wzoru na sumę sześcianów, ale najpierw te sześciany musimy sobie zauważyć. 1 ósma to się okazuje, że to będzie 1 druga do potęgi trzeciej, a 125x do potęgi trzeciej to będzie sześcian takiego wyrażenia, wyrażenia 5x 5x wzięte w nawias do potęgi trzeciej daje dokładnie tą liczbę. No, i teraz już widzimy sumę sześcianów, więc korzystamy z wzoru. Nasze a to będzie 1, druga, a nasze b to będzie 5x. No i w nawiasie musimy napisać a plus b, czyli 1, druga, bo to jest a. Dodać b, czyli dodać 5x. A w drugim nawiasie musimy tak: najpierw a do kwadratu, czyli 1, druga do kwadratu. Ułamek musi być koniecznie w nawias wzięty. Potem mamy minus. A razy b, czyli to jest jedna druga, czyli a, razy b, czyli razy 5x, to jest ab, i dodać jeszcze b do kwadratu, czyli 5x do kwadratu. Te 5x ponownie musimy wziąć w nawias, i tu jeszcze jeden nawias. Liczymy, ale w pierwszym nawiasie nic nie liczymy, pierwszy nawias przepisujemy. Liczymy za to w drugim nawiasie, 1 druga do potęgi drugiej to jest 1 druga razy 1 druga, czyli 1 4 Potem jest odjąć 1 druga razy 5 to jest połowa z 5, możemy sobie napisać, że to jest 2,5, albo 5 drugich też by można było napisać razy x i dodać jeszcze 5x do kwadratu, to tutaj kwadrat działa na piątkę i z tego dostajemy 25 i kwadrat działa na x to jest x do kwadratu. Koniec przykładu c. Przykład d to jest 1000x do potęgi trzeciej dodać 64 i ten przykład też musimy sobie tutaj znaleźć sześciany. Wyrażenie 1000x do potęgi trzeciej to jest 10x do potęgi trzeciej, bo sześcian działa na dziesiątkę i daje 1000, sześcian działa na x, daje x do potęgi trzeciej. Sześcian tego wyrażenia to jest to. A sześcianem tego wyrażenia to będzie 4. 4 do potęgi trzeciej daje nam wynik 64. Mamy to zamienione na sumę sześcianów i teraz już widzimy, że to będzie nasze A to w nawiasie te 10x, a nasze B to będzie czwórka. I możemy korzystać z wzorów. W pierwszym nawiasie musimy napisać A plus B, czyli to będzie 10x dodać 4. Tyle jest w pierwszym nawiasie. W drugim nawiasie powinno być a do potęgi drugiej, czyli 10x, bo to jest nasze a. 10x do potęgi drugiej. Te 10x trzeba dać do nawiasu. Potem mamy minus ab. Minus a, czyli 10x, razy b, czyli razy 4. No i na koniec mamy jeszcze plus b do kwadratu, czyli plus 4 do kwadratu. Teraz jeszcze trochę to uporządkujemy, ale nie w pierwszym nawiasie. Pierwszy nawias się nie może zmienić, w drugim jest tak: do kwadratu podnosimy dziesiątkę, to jest 100, i do kwadratu podnosimy x, to będzie x do kwadratu. Tutaj pomnoży nam się dziesiątka i czwórka, dostaniemy z tego 40x, a na koniec jeszcze czwórka do kwadratu da nam wynik 16, i to jest koniec przykładu d. W przykładzie E na czynniki musimy rozłożyć takie wyrażenie x do potęgi szóstej minus 1. No i tutaj może przez chwilę być kłopot ze znalezieniem różnicy sześcianów. Z jedynką to nie ma kłopotu, jedynka to jest 1 do potęgi trzeciej, a ten x do potęgi szóstej to jest to samo co x do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi trzeciej. Wykładniki się wymnażają i dałyby w końcu tą szóstkę stąd. Także tutaj jest wszystko OK, mamy teraz już różnicę sześcianów, przy czym naszym a to będzie x do kwadratu, a naszym b to będzie 1. Korzystamy z wzoru na różnicę sześcianów, który mówi, że w pierwszym nawiasie trzeba dać a odjąć b, no to u nas to będzie x do kwadratu minus 1, bo to jest a, a to jest b. W drugim nawiasie musimy mieć a do kwadratu, czyli ten x kwadrat trzeba go podnieść do kwadratu. Potem powinno być a razy b, powinno to być x do kwadratu razy 1 i na koniec jeszcze b do kwadratu, a b to jest 1, czyli 1 do kwadratu. Pierwszego nawiasu na razie nie zmieniam, w drugim nawiasie sobie przeliczę. x do drugiej i jeszcze do drugiej to będzie x do czwartej, to się tutaj mnoży, x do kwadratu razy 1 to jest x do kwadratu i 1 do kwadratu to jest 1. No i tu się wydaje, że to byłby koniec już tego przykładu, ale wcale tak nie jest, ponieważ my tutaj w tym pierwszym nawiasie mamy schowany inny wzór skróconego mnożenia, to jest wzór na różnicę kwadratów, czyli ten wzór a kwadrat minus b kwadrat równa się, dwa nawiasy z tego powstają i my tutaj ten wzór możemy zastosować, wzór na różnicę kwadratów. Mamy różnicę dwóch kwadratów, więc zamiast tego możemy dać w pierwszym nawiasie sumę tych dwóch wyrażeń, czyli x plus 1, a w drugim nawiasie możemy dać x minus 1. Te dwa nawiasy wzięły nam się z tego jednego nawiasu tutaj, a ten cały nawias nie może się zmienić, przepisujemy go tylko. I dopiero teraz mamy to wyrażenie rozłożone na takie tym razem trzy czynniki. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot. thank you